Szukałam go, ale go nie znalazłam. Pieśń nad pieśniami 3.1. Powiedz mi, gdzie straciłeś Chrystusa, a podam ci najbardziej prawdopodobne miejsce, gdzie możesz go znaleźć. Być może straciłeś go przez zaniechanie modlitwy. Wtedy musisz właśnie w modlitwie go szukać, a z pewnością go znajdziesz. Straciłeś może Chrystusa z powodu grzechu? Nie znajdziesz go więc w żaden inny sposób niż przez wyznanie grzechu i umartwianie przez Ducha Świętego ciała, w którym mieszka pożądliwość. A może straciłeś Chrystusa, zaniedbując czytanie Słowa Bożego, Pisma Świętego? W takim razie musisz go szukać, czytając Biblię. Prawdziwie i prawdziwe jest następujące powiedzenie. Szukaj tego, co zgubiłeś tam, gdzie to upuściłeś. Z pewnością dalej tam jest. Szukaj więc Chrystusa tam, gdzie ty go zostawiłeś, ponieważ on sam na pewno od ciebie nie odszedł. Nigdy nie jest łatwo przyjść z powrotem do Chrystusa, jeśli się go wcześniej zaniechało. Bacz więc, abyś, gdy go znajdziesz, mocno do niego przylgnął. Zastanawiające jest jednak, że go straciłeś. Można by pomyśleć, że tak właściwie nigdy nie powinieneś był rozstać się z tak drogocennym przyjacielem, którego obecność to rozkosz, słowa tak pocieszające, a przebywanie w jego obecności bezcenne. Jak to się stało, że nie śledziłeś go na każdym kroku w obawie, że stracisz go z oczu? Jednak jeśli go straciłeś, jakaż łaska, że znów zacząłeś go szukać, nawet jeśli żałośnie biadasz. O, gdybym wiedział, jak go znaleźć. Tak mówi Hioba, 23 rozdział, 3 werset. Zacznij go, Boga, Pana Jezusa, szukać, ponieważ to niebezpieczne iść przez życie bez Twojego Pana. Bez Chrystusa jesteś jak owca nie mająca pasterza, jak drzewo bez wody dla swoich korzeni i jak zwiędły liść podczas burzy, który odpadł oddającego mu życie drzewa. Szukaj go z całego serca, a ku Twojej radości na pewno go znajdziesz.